Podcast, który przygotowałam dzisiaj, jest tym z cyklu podcastów historycznych. I chociaż opowiada o czasach strasznych, bo o czasach II wojny światowej, to mam nadzieję, że będzie w pewnym sensie podcastem dla Was kojącym, bo opowiada o wielkiej ludzkiej dobroci, o pomocy innym oraz o takich sytuacjach, kiedy wydawało się, że wszystko jest już stracone, a jednak los przynosił bohaterom coś dobrego. Zapraszam Was na 10. odcinek podcastu Polska na faktach, historie nie tylko kryminalne pod tytułem Antonina i Jan Żabińscy oraz wojenne sekrety warszawskiego zoo. Antonina Żabińska przyszła na świat w Rosji, w Petersburgu w 1908 roku jako Antonina Erdman w rodzinie polskiego inżyniera Jana Erdmana, który pracował m.in. przy rozwoju kolei transsyberyjskiej. I niestety od najmłodszych lat można powiedzieć, że los jej nie oszczędzał. Kiedy miała zaledwie kilka lat, jej mama umarła, ponieważ rozchorowała się na suchoty, no i niestety nie przeżyła tego. Natomiast kiedy Antonina skończyła lat 9, w Rosji wybuchła rewolucja październikowa i jej ofiarami padli zarówno Jan Erdman, czyli tata Antoniny, jak i jego druga żona. Po prostu rewolucjoniści wyszli z założenia, że ci ludzie należą do wrogiej, burżuazyjnej klasy, no bo byli inteligentami, zarabiali więcej i ich rozstrzelali. I tak Antonina została właściwie całkiem sama, no bo została bez rodziców, nie miała też rodzeństwa, ale szczęściem w nieszczęściu okazała się być jej ciocia, która Antoninę do siebie przygarnęła i wspaniale się nią zaopiekowała. Przede wszystkim zadbała o jej bezpieczeństwo w ten sposób, że z Petersburga wyprowadziła się z Antoniną do Taszkentu, który jest w dzisiejszym Uzbekistanie. Tam Antonina mogła uczyć się dalej. Między innymi skończyła klasę fortepianu w tamtejszym konserwatorium muzycznym, a kiedy miała 15 lat, jej ciocia zdecydowała, że wrócą do wolnej, niepodległej Polski. I tak u progu lat 20. Antonina pojawiła się w Warszawie. W Warszawie skończyła archiwistykę i po studiach zaczęła pracę w biurze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I to właśnie tam jej losy skrzyżowały się z losami Jana Żabińskiego. Jan Żabiński był sporo starszy od Antoniny, bo 11 lat, urodził się w 1897 roku, a więc jeszcze w XIX wieku. Pochodził z warszawskiej rodziny o takich silnych tradycjach prawniczych i było takie pewne przewidywanie czy oczekiwanie, że tę prawniczą działalność po ojcu przejmie. Ale Jan wykazywał zainteresowania w zupełnie innym kierunku. Zresztą te zainteresowania były w pewien sposób rozwinięte przez jego matkę, ponieważ Jan pokochał zwierzęta i interesowało go wszystko, co ze zwierzętami było związane. I wyrazem tej pasji była chęć podjęcia studiów zoologicznych w Belgii tuż po tym, kiedy Jan skończył maturę. Ale niestety, ten piękny plan się nie powiódł, ponieważ właśnie w tamtym momencie, kiedy Jan mógłby podjąć studia, wybuchła I wojna światowa. O podjęciu jakichkolwiek studiów właściwie już nie było mowy i Jan, zamiast studiować, wstąpił w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej, która działała przy Józefie Piłsudskim. A kiedy Polska odzyskała niepodległość, właściwie 2 lata później, znowu założył mundur, żeby walczyć z atakiem ZSRR na Polskę, do którego doszło w 1920 roku. A więc studia rozpoczął właściwie wtedy, kiedy w dzisiejszych czasach my już te studia kończymy, czyli kiedy miał mniej więcej 23
24 lata, no bo wtedy dopiero było spokojnie. Studia, które dla siebie wybrał, były jak najbardziej zgodne z tymi jego zainteresowaniami. Wprawdzie nie była to zoologia i nie były to studia za granicą. Jan skończył studia w Warszawie, skończył agronomię i fizjologię. I na tych studiach szło mu tak świetnie, że właściwie dla nikogo nie było to niespodzianką, kiedy Jan tuż po osiągnięciu stopnia magistra otworzył przewód doktorski, a następnie mógł rozpocząć habilitację. Oprócz pracy naukowej, bardzo bogatej, władze Polskiego Radia, które również dopiero co się pojawiło, bardzo tę wiedzę i zaangażowanie Jana Żabińskiego doceniło i zaproponowało mu, żeby na antenie Polskiego Radia regularnie prowadził takie pogadanki na temat zwierząt. No a poza tym Jan otrzymał również stały etat jako wykładowca na SGGW, gdzie poznał pracującą w tamtejszym biurze Antoninę. Jan i Antonina Żabińscy zakochali się w sobie i stwierdzili, że to właśnie ze sobą chcą spędzić resztę życia. I tak pod koniec lat 20. wzięli ślub. I ta końcówka lat 20. była dla Jana Żabińskiego wyjątkowo udana i wyjątkowo pomyślna, nie tylko na takiej stopie prywatnej, bo oto poślubił piękną kobietę, którą kochał, ale również na stopie zawodowej. Władze Warszawy, doceniając jego ogromny dorobek naukowy i jego ogromną wiedzę, postanowiły zaproponować mu objęcie funkcji dyrektora warszawskiego zoo. Warszawskie zoo w 29 roku, kiedy tę propozycję Jan Żabiński otrzymuje, jest bardzo młode, bo zostało otworzone zaledwie rok wcześniej, w 28 roku. Niestety, pierwszy dyrektor zoo nagle zmarł, no i ktoś musiał po nim objąć funkcję, a Jan Żabiński wydawał się do tego osobą idealną. No i też nie ukrywajmy, że dla Jana Żabińskiego to była wspaniała okazja, więc jak najbardziej tę propozycję przyjął. I tak w 29 roku razem ze swoją żoną przenieśli się do służbowego mieszkania w zoo. Pani Antonina zrezygnowała również z pracy na SGGW, żeby móc w pełni poświęcić się pomaganiu swojemu mężowi przy rozwijaniu ogrodu zoologicznego w Warszawie. No a pracy było mnóstwo, no bo tak jak już powiedziałam, zoo dopiero co powstało. I trzeba powiedzieć, że to zadanie domowe Jan Żabiński odrobił celująco. Zoo z roku na rok coraz lepiej się rozwijało, miało coraz więcej zwierząt, prowadzone w nim były różne badania, no ale też zyskało ogromną popularność wśród mieszkańców Warszawy, ale również wśród osób, które Warszawę odwiedzały. I trzeba przyznać, że tutaj ogromną w tym zasługę miała pani Antonina, ponieważ ona w zoo przejęła funkcję kogoś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy specjalistą od PR-u. To znaczy, oprowadzała po zoo jakichś oficjeli, czy to z władz miasta, czy z władz kraju, oprowadzała po zoo fotoreporterów, odpowiadała też na pytania dziennikarzy, a również ukazała się jej książka pod tytułem Jolly i spółka. Była to książka o małej hienie, którą niestety porzuciła jej zwierzęca mama, ale została wzięta pod opiekę przez ludzi w zoo. I ta książka opowiada po prostu o przygodach hieny Jolly. Była wydana w piękny sposób, ponieważ książkę zdobiły ilustracje wykonane przez Antoninę i Jana Żabińskich, ale również ich małego synka, który przyszedł na świat w 1932 roku. Ale takie działania, powiedzmy PR-owe, Antoniny Żabińskiej, to nie były jedyne jej zadania, jeżeli chodzi o pracę w zoo, ponieważ ona również brała bardzo czynny udział w opiece nad zwierzętami. Okazało się, że ma jakiś taki naturalny talent, jeżeli chodzi o komunikację ze zwierzętami, i okazało się też, że jest świetną matką zastępczą dla tych zwierząt, które niestety z jakiegoś powodu zostały odrzucone przez ich prawdziwe matki, na przykład dlatego, że były po prostu za słabe. W taki sposób na przykład Antonina wychowała dwie rysiczki i to właśnie na ich cześć nadane zostało imię
jej synowi, ponieważ jej syn otrzymał imię Ryszard, a w domu był po prostu nazywany zazwyczaj Rysiem. Poza tym w latach 30. państwu żabińskim udało się dokończyć budowę takiej służbowej willi na terenie zoo. Zresztą ona stoi do dzisiaj. To jest taka piękna, modernistyczna, prosta bryła z ogromnymi oknami wpuszczającymi do wnętrza bardzo dużo światła i pięknym, dużym tarasem, na którym można było zjeść letni obiad czy po prostu posiedzieć wieczorem w lecie, posłuchać cykania świerszczy. No więc można powiedzieć, że los sprzyjał jak najbardziej Antoninie i Janowi Żabińskim, a takim ukoronowaniem pracy Jana Żabińskiego i docenieniem jego ogromnego wysiłku włożonego w rozwój warszawskiego zoo było przyjęcie go do Międzynarodowego Związku Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, dzięki któremu bardzo często był zapraszany na różnorakie sympozja i spotkania na terenie całej Europy. Zawsze też zabierał ze sobą tam swoją żonę, a więc państwo żabińscy jako para po prostu byli w tym świecie osób odpowiedzialnych za ogrody zoologiczne i w ogóle związanych z zoologią bardzo dobrze znani. I na tyle cenieni, że w ogóle był taki plan, żeby to właśnie w warszawskim zoo odbył się kolejny zjazd tego Związku Dyrektorów. Miało się to wydarzyć na wiosnę 1940 roku. No ale niestety, tak jak wielu z nas w 2020 roku boleśnie przekonało się, że czasami los weryfikuje nasze plany, tak rok 1939 zweryfikował plany bardzo wielu Polaków, w tym plany Jana i Antoniny Żabińskich. O tym, że Hitler może zaatakować Polskę, zaczęto mówić już w połowie roku 1939. Niemniej, bardzo wielu Polaków nie dopuszczało w ogóle do siebie o tym myśli. Przede wszystkim po Polsce krążyły dowcipy o fatalnym stanie armii niemieckiej, o tym, że oni, nawet jeżeli Polskę zaatakują, to po prostu polska armia, która pokonała armię radziecką w 1920 roku, zmiażdży ich w przeciągu kilku dni, o ile nie kilku godzin. Poza tym wiele osób uważało, że Hitler tylko straszy, ale nic z tego złego nie wyniknie. I prawdę mówiąc, państwo żabińscy też raczej należeli do osób nastawionych sceptycznie, jeżeli chodzi o wiarę w to, że ta wojna wybuchnie, ale nie ignorowali tych zapowiedzi i nawet w pewnym momencie postanowili, że muszą zacząć gromadzić większe zapasy jedzenia, no bo przecież nie byli odpowiedzialni tylko za siebie i tylko za swoich pracowników, ale byli przede wszystkim odpowiedzialni za zwierzęta w ogrodzie zoologicznym, które niestety same dla siebie pożywienia raczej zdobyć by nie mogły, gdyby rzeczywiście nadszedł wojenny kryzys. Ostatnie dni przed wojną pani Antonina Żabińska spędziła na letnisku pod Warszawą i około 25 sierpnia razem ze swoim mężem postanowili, że ona na tym letnisku po prostu powinna jeszcze przez jakiś czas zostać na wypadek, gdyby rzeczywiście wojna wybuchła, no bo właściwie pod koniec sierpnia 1939 roku było to już coraz bardziej prawdopodobne. Także na kilka dni przed wrześniem pani Antonina pojawiła się w zoo po to, żeby zabrać trochę potrzebnych rzeczy i wróciła na to letnisko pod Warszawą. No i niestety 1 września rzeczywiście Hitler zaatakował Polskę. I 5 września Jan Żabiński odwiedził Antoninę na tym letnisku i przekonał ją, żeby jednak może wróciła do Warszawy. Ponieważ no przede wszystkim wyglądało na to, że armia niemiecka coraz szybciej kieruje się na wschód Polski i bardzo nie chciał, żeby w takim dosyć odludnym miejscu jego żona została sama z dzieckiem i ewentualnie przeszła przez dramat spotkania się z żołnierzami obcych sił. No a poza tym generalnie razem doszli do wniosku, że będzie lepiej, jeżeli w tak dramatycznym momencie cała rodzina będzie razem. I kiedy Antonina Żabińska wraca do Warszawy, to właśnie wtedy po raz pierwszy uderza ją koszmar tej wojny i jakieś takie przeczucie, że ta wojna będzie prawdopodobnie dużo brutalniejsza niż wszystkie poprzednie wojny.
Już podczas powrotu nad jej głową śmigają niemieckie bombowce, które atakują nie tylko jakieś takie cele strategiczne wojskowo, ale również atakują cele cywilne, atakują cywilów, coś, co się wcześniej właściwie nie zdarzało. Na Warszawę również zostają przypuszczane pierwsze ataki i kiedy Antonina i Jan docierają do zoo, okazuje się, że w tych pierwszych bombardowaniach Warszawy wiele klatek ze zwierzętami ucierpiało i ucierpiało na tyle, że zwierzęta wydostały się na zewnątrz. Co oczywiście w przypadku zwierząt drapieżnych, takich jak lwy czy tygrysy, było bardzo niebezpieczne. W takim trudnym momencie, kiedy mieszkańcy Warszawy i tak już byli bardzo zestresowani atakiem niemieckim i kiedy nie było absolutnie mowy o tym, żeby móc te klatki odtworzyć, zapadła decyzja naprawdę dramatyczna dla osób, które się tymi zwierzętami opiekowały i które te zwierzęta kochały. Postanowiono, że wszystkie zwierzęta, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrozić mieszkańcom Warszawy i których klatki zostały zniszczone, muszą być złapane i zabite. I tak też się dzieje. Zwierzęta zostają schwytane i zostają rozstrzelane, co oczywiście u większości osób, które się nimi opiekowały, czy u państwa Żabińskich, czy u dozorców, wywołuje po prostu płacz. Ponadto zapada decyzja Stefana Starzyńskiego, który rozkazuje, żeby wszyscy mieszkańcy Warszawy, wszyscy mężczyźni mieszkający w Warszawie, wyruszyli z tej Warszawy na poszukiwanie jakiejś jednostki Wojska Polskiego, do której mogą zostać wcieleni, żeby po prostu walczyć z najazdem hitlerowców. Ponadto zapada też zarządzenie, że na terenie zoo nie mają prawa przebywać jacykolwiek cywile. To oznacza, że pani Żabińska, pomimo tego, że była żoną dyrektora zoo, również nie może tam przebywać. No więc Jan opuszcza Warszawę, a pani Żabińska znajduje schronienie w kamienicy w mieszkaniu swoich krewnych na ulicy Kapucyńskiej. Chociaż prawdę mówiąc, trudno jest tu mówić o jakimkolwiek schronieniu, ponieważ Warszawa jest przez cały czas bombardowana, ostrzeliwana taką ostrą amunicją. Bardzo często ludzie, którzy przebywają w swoich mieszkaniach w Warszawie, nagle tłoczą się w mieszkaniach sąsiadów na parterze, bo wtedy jeszcze wierzono, że to właśnie parter jest takim najbezpieczniejszym miejscem, a nie piwnica. No i są też takie momenty właśnie w życiu pani Antoniny Żabińskiej, kiedy ostrzały z broni niemieckiej armii i bombardowania przeżywa w pracowni abażurów, która mieściła się właśnie na parterze tej kamienicy, w której mieszkała jej rodzina i po prostu osłaniała własnym ciałem swojego 7-letniego wtedy synka. Pomimo zakazu wstępu dla cywilów do zoo, pani Antoninie udało się do niego wejść dwukrotnie, po prostu przeprawiła się na drugą stronę Wisły. No i to, co tam zastała, mogło złamać jej serce. Tak mniej więcej opisuje to w swojej książce Zwierzęta i ludzie. W tym czasie przeprawiłam się dwukrotnie na Pragę, żeby sprawdzić, co dzieje się w zoo. Udało mi się przebłagać wartownika i wejść do ogrodu. Słonica Kasia zdechła ugodzona odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Córka jej, Tuzinka, była cała i zdrowa. Część małp i antylop zginęła od kul. Reszta rozbiegła się. Szympansy i ptaki spłonęły razem z pawilonem. Jedną z żyraf zabił pocisk, druga uratowała się. Hipopotamy, niedźwiedzie, żubry, bizony, łosie i rysie ocalały. Foki uciekły. Wielbłądy, lamy i jelenie błąkały się nad Wisłą. Nie było też srebrnych lisów ani borsuków. Wydry i bobry siedziały w swoich basenach. Pod koniec września ataki niemieckiej armii na Warszawę stają się coraz ostrzejsze, coraz częstsze. Panuje też w stolicy Polski ogromny chaos informacyjny, ponieważ jedni twierdzą, że armia polska da najeźdźcy radę, drudzy twierdzą, że no niestety trzeba będzie ogłosić kapitulację. I niestety ci drudzy mają rację, ponieważ 1 października do Warszawy wkraczają oddziały armii niemieckiej.
W końcu zapanowała cisza po prawie miesiącu świstu kul i bomb, ale niestety akurat ta cisza jest ciszą bardzo złowrogą i jeszcze bardziej złowieszczo na jej tle brzmi dźwięk maszurujących żołnierzy Wehrmachtu. Niemniej dla pani Antoniny w ostatnich dniach września los przyniósł taką, można powiedzieć, że pozytywną rzecz, ponieważ do Warszawy wrócił jej mąż Jan. Niestety w swojej wędrówce na wschód Polski, w poszukiwaniu jakiejś jednostki, do której mógł zostać wcielony, na taką jednostkę nigdzie nie trafił i po prostu w pewnym momencie doradzono mu, żeby do stolicy wrócił, żeby wrócił do swojej rodziny. Co ciekawe, po drodze spotkał dyrektora zoo z Królewca, z którym znał się z tego Międzynarodowego Związku Dyrektorów. Ten dyrektor był Niemcem i był teraz wcielony do Wehrmachtu. Kiedy zobaczył pana Jana, zaproponował mu, że podwiezie go aż do samej Warszawy, bo pan Jan zawędrował naprawdę dosyć daleko na wschód Polski, więc chociaż tak udało mu się dotrzeć. I to też było takie znamienne, że pomimo tego, że teraz walczyli po dwóch przeciwnych stronach, to jednak jakieś takie więzy, sympatii sprzed wojny pozwoliły panu Janowi w miarę szybko dostać się do stolicy. Państwo Żabińscy mogą również wrócić do swojego domu w zoo. Wprawdzie ten dom podczas bombardowań trochę ucierpiał, ale nie na tyle, żeby nie móc w nim mieszkać. Ale niestety niemieckie władze stolicy stwierdzają, że ogrodowi zoologicznemu nie należy się jakiekolwiek finansowanie, a więc zoo zostaje bez jakichkolwiek środków na utrzymanie, przede wszystkim na kupienie jedzenia dla zwierząt, co jest oczywiście sytuacją tragiczną, bo część zwierząt jednak przetrwała. I tutaj na wysokości zadania stają mieszkańcy Warszawy, którzy się skrzykują i właściwie codziennie przywożą do zoo całe kosze jakichś takich różnych odpadków, na przykład obierków po warzywach, czy żywności, której już raczej nikt by nie zjadł. I właściwie dzięki temu te pierwsze dni niemieckiej okupacji zoo może jako tako przetrwać. No, a jeszcze też, tuż przed wojną zostały zgromadzone jakieś zapasy. To też było bardzo ważne. Przychodzi też, można powiedzieć, że dla państwa Żabińskich decyzja tragiczna. Ponieważ stolicą generalnej guberni, którą utworzono na terenie okupowanej Polski, miał być Kraków, Warszawa nagle z perspektywy niemieckiej stała się miastem prowincjonalnym, a jako miasto prowincjonalne nie miała prawa mieć ogrodu zoologicznego. A więc zapadła decyzja, że ogród zoologiczny w Warszawie zostanie zamknięty, a tym samym zostanie zniszczone 10 lat ciężkiej pracy pana Jana i pani Antoniny Żabińskich. Można się więc zapytać, co w takim układzie ze zwierzętami. W pewnym momencie w warszawskim zoo pojawia się Lutz Heck. Lutz Heck był dyrektorem berlińskiego zoo i doskonale znał się z państwem Żabińskimi, z tego Międzynarodowego Związku Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych. Zresztą do pani Antoniny miał ogromną słabość, bo podobno przypominała mu jakąś miłość sprzed lat. I tenże Lutz Heck przede wszystkim, chociaż jak podejrzewali Żabińscy, mógłby im pomóc zachować zoo, takiej oferty im nie składa, natomiast mówi im, że zwierzęta na mocy jego zarządzenia, bo to on był takim najważniejszym człowiekiem, jeżeli chodzi o sprawy ogrodów zoologicznych w III Rzeszy, zostaną częściowo zabrane do Niemiec. To znaczy te zwierzęta, które z perspektywy ogrodów zoologicznych na terenie Niemiec są Niemcom przydatne, zostaną do tych ogrodów przetransportowane. Natomiast zwierzęta z perspektywy III Rzeszy nieprzydatne tym ogrodom zoologicznym zostaną zabite. Prawdę mówiąc, straszna metafora, alegoria tego, jak później władze niemieckie postąpiły w trakcie tej wojny z wieloma ludźmi. Państwo Żabińscy właściwie nic nie mogą z tym zrobić. Mogą tylko bezczynnie patrzeć, jak część zwierząt zostaje załadowana do samochodów i zabrana z zoo. Natomiast pozostała część zwierząt zostaje rzeczywiście zabita. I zostaje zabita w taki dosyć perfidny sposób.
ponieważ w Sylwestra 1939 roku oficerowie armii niemieckiej urządzają sobie na terenie ogrodu zoologicznego w Warszawie polowania na te zwierzęta. Kiedy te strzały padają, Ryś, syn państwa Żabińskich, cały czas dopytuje się, co się dzieje. Pani Antonina oczywiście stara się przed nim ukryć prawdę, stara się odciągnąć jego uwagę, czytając mu Robinsona Crusoe, ale jak sama przyznaje, to było dla niej ponad jej siły. Te litery w książce po prostu skakały jej przed oczami, kiedy wiedziała, co odbywa się właśnie na terenie zoo. W zoo zapada absolutna cisza, spotęgowana jeszcze przez padający śnieg, a przed Żabińskimi staje pytanie, co dalej? No bo jeżeli zoo jest zamknięte, oznaczałoby to, że oni zostają bez pracy, bez środków do życia, bez prawa do mieszkania w tej pracowniczej willi. I pan Żabiński wpada na pewien plan. Prosi władze niemieckie o to, żeby umożliwiły mu otwarcie na terenie zoo tuczarni świń i o dziwo Niemcy wydają na to zgodę. I w marcu 1940 roku taka tuczarnia zaczyna na terenie zoo działać. Niestety, już na jesieni tego samego roku okazuje się, że padnie ofiarą szykan ze strony Niemców, ponieważ nie zostaje wydana zgoda na to, żeby dla tych świń, które tam przebywały, można było zakupić ściółkę, a więc zwierzętom jest bardzo zimno. Takie osłabione zimnem zwierzęta padają ofiarą epidemii czerwonki, no i zaczynają po prostu masowo umierać, a to oznacza niestety koniec tego projektu, jakim tuczarnia była. A przed państwem Żabińskimi znowu staje pytanie, co dalej. Na szczęście pan Żabiński wpada na kolejny pomysł i proponuje władzom Warszawy, żeby na terenie zoo otworzyć ogródki działkowe. Że po pierwsze pozwoli to ludziom w okupowanym mieście po prostu hodować dla siebie warzywa, co na pewno w jakiś sposób rozwiąże kryzys głodu, który również przed Warszawą się malował, a po drugie będzie dla Niemców swego rodzaju takim propagandowym sukcesem, że oto proszę, wkroczyliśmy do Warszawy, okupujemy ją, ale umożliwiamy jej mieszkańcom posiadanie własnych działek. I Niemcy na ten pomysł przystają. W ten sposób pan Żabiński staje się pracownikiem Wydziału Ogrodnictwa w Warszawie, co w przyszłości okaże się bardzo ważne. Poza tym państwo Żabińscy, dzięki temu, że pan Jan Żabiński jest teraz pracownikiem administracji, mogą pozostać w tej pracowniczej willi w zoo. Także po raz kolejny okazuje się, że na jakiś czas są uratowani. Dodatkowo pan Jan Żabiński otrzymuje również pracę w zakładzie dezynsekcji, a więc to też pomaga im w jakiś sposób podreperować domowy budżet. No i cóż, wojna trwa, okupacja trwa i trzeba jakoś pomimo wszystko dalej żyć, co też państwo Żabińscy robią. Pani Antonina Żabińska podejmuje bardzo często w swoim domu gości, którzy przyjeżdżają na przykład na całe lato, no ponieważ w zoo jest nadal zielono i pięknie, więc idealne miejsce do spędzenia letnich miesięcy. Przyjeżdżają na przykład jej ciocie, które nie mogą się nadziwić, skąd pani Żabińska wzięła kuropatwy, kiedy jedzą przepyszne weki i są przekonane, że te weki są zrobione z kuropatw, kiedy tymczasem ta potrawa jest zrobiona z wron i gawronów, na które nieustannie polowali Niemcy, stacjonujący również na terenie zoo, bo jakaś część zoo została przez oficerów Wehrmachtu zaanektowana. Więc no, toczy się życie. Poza tym do Żabińskich wprowadzają się dodatkowi lokatorzy. Po pierwsze jest to właściciel lisiej fermy, który wydzierżawił pod tę fermę pewien kawałek terenu ogrodu zoologicznego. Oferuje on państwu Żabińskim dosyć sporą ilość opału w zamian za to, że będzie mógł u nich mieszkać i dzięki temu będzie miał do tej fermy blisko, na co oni oczywiście przystają. A poza tym zamieszkują u nich żona i córka pewnego warszawskiego
mecenasa, który zaangażował się w działalność konspiracyjną i niestety w pewnym momencie Niemcy zaczęli go szukać, więc on musiał się ukryć. Natomiast wiedział, że jego żona i córka na pewno w domu państwa Żabińskich będą bezpieczne. Tutaj trzeba dodać, że również od samego początku wojny pan Jan Żabiński był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Co więcej, na terenie ZOO przechowywano bardzo duże ilości materiałów wybuchowych, przechowywano broń, o czym pani Żabińska nie zawsze do końca wiedziała. W ten sposób po prostu mąż chciał ją chronić przed stresem, a ona również, chociaż zdawała sobie sprawę, w jakie działania jej mąż jest zaangażowany, też nie zawsze o wszystkim dla własnego spokoju chciała wiedzieć. W domu państwa Żabińskich, oprócz takich oficjalnych lokatorów, właściwie od samego początku wojny pojawiają się również mniej oficjalni. Być może wynikało to z tego, że pani Antonina sama jako dziecko doznała traumy utraty rodziców ze względu na to, kim byli, jakie mieli pochodzenie. A być może po prostu tak dyktowało im ich sumienie. Ale od samego początku wojny państwo Żabińscy udzielali schronienia w swojej willi, ale również w podziemiach zoo, w takich pomieszczeniach na tyłach klatek, w których kiedyś spały zwierzęta, przeróżnym osobom, którym groziło ze strony Niemców niebezpieczeństwo. Byli to na przykład żołnierze AK, którzy zostali przez Niemców w jakikolwiek sposób namierzeni i których poszukiwało gestapo. Były to również osoby niepełnosprawne, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo, no bo takie osoby w ideologii nazistowskiej były absolutnie nieprzydatne dla społeczeństwa, więc im również groziła śmierć. No i byli również Żydzi, wśród których państwo Żabińscy przed wojną mieli bardzo wielu znajomych i bardzo wielu serdecznych przyjaciół. Jedną z pierwszych osób żydowskiego pochodzenia, która znalazła azyl w willi państwa Żabińskich, była Magdalena Gross, nazywana przez panią Antoninę Szpakiem. Pani Magdalena była serdecznym przyjacielem domu Żabińskich jeszcze przed wojną, ponieważ państwo Żabińscy otwierali podwoje zoo również dla wszelkiej maści artystów, zanim wybuchła wojna. Na przykład z terenów zoo mogli korzystać malarze, żeby namalować zwierzęta, ale również rzeźbiarze, a rzeźbiarką była właśnie pani Magdalena, zresztą bardzo utytułowaną i bardzo uhonorowaną, zdobywała naprawdę bardzo ważne europejskie nagrody. I kiedy wybuchła wojna i Niemcy wydali zarządzenie, że wszyscy Żydzi powinni zgłosić się do getta, pani Magda stwierdziła, że ona tego nie zrobi. Niestety w pewnym momencie kryjówka, którą najpierw miała, nie mogła już jej dłużej do ukrywania się służyć i w taki sposób znalazła się u swoich serdecznych przyjaciół, którzy absolutnie nie odmówili jej pomocy. Poza tym pan Jan Żabiński regularnie wykorzystywał swoją legitymację pracownika zarządu zielenią, żeby wjeżdżać do getta. W getcie było wprawdzie tych terenów zielonych, co kot napłakał, no ale on tam wjeżdżając tłumaczył, że właśnie przyjechał w sprawie opieki nad terenami zielonymi. Oczywiście było to niezgodne z prawdą, bo po prostu wykorzystywał tę możliwość dostania się za mur getta po to, żeby sprawdzać, co słychać u jego znajomych, żeby przywieźć im żywność, bo niestety głód w getcie panował straszny, żeby przywieźć im jakieś leki i po prostu wesprzeć dobrym słowem. I w pewnym momencie okazało się, że będzie miał również okazję do tego, żeby pewne osoby poza getto wyprowadzić. Pewnego dnia w willi państwa Żabińskich rozległ się dźwięk melodii Jedź, jedź na Kretę z opery Piękna Helena Offenbacha.
Tę melodię pani Antonina Żabińska zagrała na fortepianie nie bez powodu, ponieważ był to sygnał ostrzegawczy dla wszystkich osób, które ukrywały się w willi, że mają natychmiast znaleźć się w swoich przydzielonych kryjówkach, ponieważ do domu zbliża się ktoś, kto może im zagrozić. Tą osobą w tym wypadku był oficer Wehrmachtu o nazwisku Ziegler, który w getcie warszawskim pełnił funkcję dyrektora Urzędu Pracy getta i przyjechał w pewnej sprawie do pana Jana Żabińskiego. Oczywiście na początku na wszystkich domowników padł blady strach, że skoro ten człowiek jest zatrudniony w getcie, to prawdopodobnie wie coś o osobach o narodowości żydowskiej ukrywających się u Żabińskich, ale nie, ta sprawa była zupełnie innego rodzaju. Otóż Ziegler był z wykształcenia entomologiem, podobnie jak Szymon Tenenbaum. To był wybitny polski entomolog żydowskiego pochodzenia, który w czasie wojny trafił do getta i który panu Janowi Żabińskiemu tuż przed przejściem na stronę getta przekazał wszystkie swoje zbiory owadów, no bo wiedział, że pewnie będą mogły one przetrwać ten czas w willi Żabińskich dużo lepiej. W getcie panowały naprawdę katastrofalne warunki, również jeżeli chodzi o wilgoć. I tenże Ziegler bardzo chciał te owady zobaczyć, bo bardzo dużo słyszał od samego pana Tenenbauma, z którym się, można powiedzieć, w jakiś sposób zakolegował i bardzo go to fascynowało. No i przy okazji Jan Żabiński postanowił kuć żelazo póki gorące i zapytał się Zieglera, czy mógłby razem z nim się do getta wybrać i Szymona Tenenbauma odwiedzić. I Ziegler, być może chcąc mu się odwdzięczyć, powiedział, że tak. I kiedy już do getta wjechali, Ziegler wysiadł obok bramy getta, bo właśnie tam znajdował się Urząd Pracy, i powiedział, wiedziony przez Jana Żabińskiego, czy uwikłany przez Jana Żabińskiego w taką rozmowę, że za każdym razem, kiedy Jan Żabiński może od niego czegoś potrzebować, to ma prawo się tutaj pojawić. Mówi to też dozorcy, który stoi przy bramie, że tego pana proszę wpuszczać zawsze, że on ma zawsze tutaj przepustkę. No i oczywiście Jan Żabiński postanawia te słowa wykorzystać po to, żeby móc jak najczęściej do getta przyjeżdżać i żeby z tego getta wychodzić w towarzystwie osób, które chciał wyprowadzić na aryjską stronę. I idzie mu to zaskakująco łatwo, ponieważ dozorca go zna. Kiedyś go pyta o to, że przecież przyszedł sam, a wychodzi z jakąś osobą, na co on mówi, że proszę bardzo, tu jest przepustka dla tej osoby, pokazując tym samym legitymację z Wydziału Ogrodnictwa, i mówi, że ta osoba jest mu po prostu niezbędna do tego, żeby pojawić się poza murami getta, i ten dozorca go razem z tą osobą wypuszcza. Czasami pan Jan daje mu nawet jakiś napiwek, ale też nie robi tego za często, żeby przypadkiem ten dozorca nie pomyślał, że za bardzo mu zależy. W pewnym momencie Ziegler pojawia się u państwa Żabińskich raz jeszcze. Ale tym razem również nie pojawia się dlatego, że coś podejrzewa, dlatego, że dowiedział się o tym, że pan Jan Żabiński wyprowadza osoby z getta, tylko dlatego, że przewiózł przez mury getta pieska państwa Tenenbaumów, jamniczkę, Żarkę, no która niestety w getcie nie mogła liczyć na jedzenie, no bo nawet ludzie niespecjalnie mogli w getcie liczyć na jedzenie, a co dopiero piesek. I państwo Tenenbaumowie po prostu go poprosili o to, żeby tego pieska do państwa Żabińskich przywiózł. Jamniczka Żarka strasznie to przeżyła, bo tuż po tym, kiedy została do państwa Żabińskich przywieziona, cały czas łkała, cały czas piszczała, nawet w pewnym momencie uciekła z zoo i powędrowała wręcz pod dawną kamienicę, w której kiedyś przed wojną państwo Tenenbaumowie żyli, i właściwie przypadkiem Jan Żabiński ją tam znalazł, bo akurat właśnie tam przechodził. Można sobie więc wyobrazić ogromną radość Żarki, kiedy pewnego dnia do willi państwa Żabińskich zawitała jej właścicielka, pani Eleonora Tenenbaum. Panią Eleonorę postanowiono z getta wyprowadzić, ponieważ było już wiadomo,
że getto wkrótce raczej będzie zlikwidowane. To oznaczało tylko jedno – transport do jednego z obozów koncentracyjnych. Poza tym w pewnym momencie umarł też jej mąż. Niestety umarł na zapalenie płuc. Jej córce udało się też wcześniej uciec poza mury getta i z Warszawy przedostała się jakoś do Krakowa, więc pani Eleonora była właściwie sama. No i pan Jan Żabiński, wykorzystując to, że zyskał zaufanie Ziglera, że znał go już dozorca, że kilka osób już w taki sposób wyprowadził, postanowił również wyprowadzić panią Eleonorę. Tylko że tego dnia zamiast dozorcy przy bramie była żona dozorcy. I zaczęła się dosyć uważnie przyglądać panu Janowi Żabińskiemu, zaczęła się też uważnie przyglądać pani Eleonorze. I powiedziała panu Janowi, że jego to owszem kojarzy, ale tej pani to absolutnie. I dlatego ona zaraz pójdzie i zapyta się pana Ziglera o to, czy ta pani rzeczywiście powinna z getta wyjść. No to oznaczało jedno, śmierć dla dwójki, gdyby Ziegler się o tym dowiedział. Ale pan Jan Żabiński zachował zimną krew i bardzo stanowczym tonem powiedział tej żonie dozorcy, że sprowadzi na siebie tylko i wyłącznie kłopoty, jeżeli zacznie panu Zieglerowi zawracać głowę takimi jakimiś dziwnymi, mało istotnymi rzeczami. I ten argument na tę kobietę podziałał. I panu Żabińskiemu udało się panią Eleonorę wyprowadzić. No, była to sytuacja niezwykle stresująca dla obydwojga. W ogóle pani Eleonora wspominała ten moment tak, że po przejściu bramy zobaczyła jeszcze dwóch żołnierzy Wehrmachtu z karabinami i miała ochotę się po prostu rzucić do ucieczki. Natomiast pan Jan Żabiński zachowywał się jak gdyby nigdy nic. W ogóle jeszcze upadł mu kapelusz, po który się schylił. I spokojnie obok tych żołnierzy sobie przeszli. Niestety Żarka musiała się wkrótce ze swoją panią pożegnać, ponieważ pani Eleonora, zresztą jak większość osób, które zatrzymywały się u państwa Żabińskich, po prostu zniknęła, przeniosła się do innego miejsca ukrycia, dlatego że zoo było bardzo często tylko takim miejscem tranzytowym na jakiś czas. Większość osób była tam po prostu przechowywana do momentu, kiedy znaleziono im jakieś lepsze ukrycie. Właściwie jedynym takim stałym mieszkańcem ukrywanym w domu Żabińskich była pani Magdalena Gross, a po pewnym czasie również jej mąż, który w przeciwieństwie do niej był przez jakiś czas w getcie, nie mogąc w ogóle znieść panujących tam warunków, nawet próbował popełnić samobójstwo, co mu się na szczęście nie udało, ale po pewnym czasie udało mu się z tego getta uciec. Getto zostało zlikwidowane w kwietniu 1943 roku. Wiele osób po prostu zginęło tam na miejscu, bardzo wiele osób zostało wywiezionych do obozów, ale była też garstka osób, którym jakoś udało się z tego getta uciec. I oni oczywiście znajdowali u państwa Żabińskich azyl. Jednymi z takich osób była rodzina Königswein. Rodzinę Königswein państwo Żabińscy znali bardzo dobrze jeszcze przed wojną, ponieważ pani Regina Königswein była córką człowieka, który do zoo dostarczał przed wojną jedzenie, pana Sobola. Zresztą pan Sobol tak bardzo cenił państwa Żabińskich, że nawet zaprosił ich na ślub jego córki, który zresztą wzięła z bardzo znanym bokserem. No i cała rodzina Königsweinów z dziećmi, w ogóle z jednym dzieckiem jeszcze w brzuchu pani Reginy, pojawiła się w pewien listopadowy wieczór 1943 roku u państwa Żabińskich. Niestety osoba, która zaoferowała im schronienie po tym, jak uciekli z getta, kazała im się po prostu wynosić w momencie, kiedy skończyły się im pieniądze. No i nie wiedząc, co zrobić, po prostu udali się do państwa Żabińskich i jakże inne przyjęcie ich tam czekało, ponieważ oczywiście znalazło się dla nich miejsce, a po drugie państwo Żabińscy przyjęli ich jak starych, dobrych znajomych, a nie jak uciekinierów, przyjmując ich kieliszkiem wódki, a następnie talerzem ciepłej zupy.
Z rodziną Königswein wiąże się też pewna anegdota, ponieważ kiedy już wiedzieli, że będą musieli przenieść się do nowego miejsca ukrycia, które udało się dla nich znaleźć, pani Antonina stwierdziła, że musi im jakoś ułatwić przejście pomiędzy terenem zoo a nową kryjówką i stwierdziła, że żeby wzbudzali jak najmniej podejrzeń, to ufarbuje ich ciemne włosy perchydrolem na blond, no bo ciemne włosy były kojarzone właśnie z żydowskimi korzeniami, z kolei blond oznaczał aryjskość. No i niestety to farbowanie nie powiodło się do końca tak, jak było planowane, ponieważ zamiast blondu wyszedł taki jakiś pomarańczowy kolor. Ryś stwierdził, że mamie wyszły wiewiórki i tak zresztą zaczęto nazywać rodzinę Königsweinów, bo w ogóle wszystkie osoby, które u państwa Żabińskich przebywały, dostawały takie zwierzęce pseudonimy. Pan lisiarz, który u nich mieszkał, w ogóle mówił, że zwariować można, bo on nigdy nie wie, czy oni mówią o prawdziwych ludziach, czy mówią rzeczywiście o zwierzętach, przez co pani Magdalena Gross w ogóle nazwała willę państwa Żabińskich, dom państwa Żabińskich, willą pod zwariowaną gwiazdą. Przez te wieczne jakieś takie niedomówienia i nieporozumienia wynikające z tego, czy mowa o zwierzętach, czy o ludziach. Państwo Königswein byli ostatnimi osobami, które w zoo znalazły schronienie. Było ku temu dwa powody. Po pierwsze, dowiedzieli się, że dozorca, który u nich pracował, wygadał się komuś, że przebywa u nich Magdalena Gross. No a wszyscy, przez to, że była to znana osoba, wiedzieli, jakie Magdalena Gross ma pochodzenie. No i niekoniecznie nawet opowiedział o tym komuś ze złośliwości, tylko no po prostu nie był na tyle ostrożny. A więc Magdalena Gross oraz jej mąż, który w pewnym momencie do niej dołączył, musieli jak najszybciej z domu Żabińskich zniknąć. Znaczy najpierw właściwie zniknęła ona, a trochę później, to już przed wybuchem powstania warszawskiego, zniknął on. Poza tym Niemcy wprowadzili coraz ostrzejsze represje w stosunku do Polaków. Za to, że Polacy walczyli w ruchu oporu, za to, że przechowywali Żydów czy uciekinierów, zresztą o tym, że Polakom za przechowywanie Żydów grozi śmierć, to właściwie wiedziano już od 1941 roku, natomiast no, w 1944 roku te represje zaczęły się robić coraz częstsze i coraz bardziej surowe. O tym, jak częste są i jak surowe mogą być, przekonała się pani Antonina w zimie 1944 roku. Była wtedy w pierwszych miesiącach ciąży i po prostu zamarzyła o kąpieli w ciepłej wannie. Niestety wanna w ich domu była na górze. Ciśnienie wody było tak niskie, że właściwie nie było takiej możliwości, żeby tę wannę napełnić. A więc zadzwoniła do swojej rodziny na Żoliborzu i ci oczywiście jej powiedzieli: jasne, przychodź, zrobisz sobie wspaniałą kąpiel w wannie. No i pani Antonina pojawiła się na Żoliborzu, wzięła kąpiel, zjadła kolację ze swoimi kuzynami i po prostu wszyscy położyli się spać, no bo nie było już sensu, żeby wracała do domu. Zresztą była wtedy godzina policyjna, więc nawet nie mogłaby tak późno do domu wrócić. I w pewnym momencie obudził ich krzyk niemieckich oficerów, obudziły ich ostre światła dobiegające z ulicy. Kamienica, w której mieszkali kuzyni pani Antoniny, została otoczona przez wojsko. Wyglądało na to, że po prostu kogoś w tej kamienicy szukają. Najpierw taka reakcja kuzynostwa pani Antoniny była taka: u nas nikogo nie ma, po prostu śpimy spokojnie dalej, na pewno do nas nie przyjdą. No niestety, po kilku minutach rozległ się dźwięk bardzo głośnego pukania do drzwi i można było oczywiście udawać, że się w domu nie jest, ale Niemcy i tak po prostu by te drzwi wyważyli. No więc kuzyni pani Antoniny otworzyli drzwi, żołnierze kazali się natychmiast im wylegitymować, co dla pani Antoniny nie było bezpieczne, ponieważ przebywała w miejscu, w którym nie była zameldowana, a to właściwie nie było dozwolone. Ale znowu pojawiło się takie zrządzenie losu, które ją uratowało, ponieważ ta rodzina pani Antoniny przed wojną jeździła do Niemiec
i stamtąd przywiozła sobie srebrne łyżeczki z herbami różnych niemieckich miast i powiesiła je na ścianie. I jest to taki, czy był to raczej taki zwyczaj bardzo praktykowany w Niemczech i kiedy jeden z żołnierzy po tym mieszkaniu się przechadzał, żeby sprawdzić, czy na pewno na przykład u nich nikogo nie ma, zanim wylegitymowali panią Rabińską, ten żołnierz odkrył te łyżeczki na ścianie, a wśród nich odkrył łyżeczkę z herbem swojego miasta. Zawołał tego drugiego żołnierza i byli tak bardzo tym wzruszeni, tak bardzo oczarowani, że również oto w tym polskim domu, w którym zresztą właściciel mówił płynną niemczyzną, taki zwyczaj, jak u nich w domu był praktykowany, że właściwie podziękowali, powiedzieli, że nic do nich nie mają i że życzą dobrej nocy. No ale to pokazuje, że właściwie w każdym momencie można było być przez Niemców wylegitymowanym, również w swoim własnym domu. No, pani Antoni na pewno spadł wtedy kamień z serca, ale była to wyjątkowo stresująca sytuacja. Między innymi w wyniku tych strasznych represji w sierpniu wybuchło Powstanie Warszawskie. Do wybuchu Powstania Warszawskiego doszło zaledwie kilka tygodni po tym, kiedy na świat przyszła córka pani Antoniny i pana Jana, Teresa. No i pan Jan, pomimo tego, że miał malutkie dziecko w domu, musiał ten dom opuścić, bo po prostu chciał się przyłączyć do oddziałów Armii Krajowej, które wszczęły powstanie. Pani Antonina w takiej sytuacji została właściwie sama. Została z Rysiem, z małą Tereską. Została też z mamą Jana, ale niestety starsza pani była już dosyć mocno niesprawna. Na całe szczęście w domu został również właściciel lisiej fermy, a więc to na pewno dawało jej trochę więcej poczucia bezpieczeństwa, że jednak jakiś mężczyzna w domu jest. I została córka tego pana mecenasa, który właśnie swoją córkę i swoją żonę u państwa Żabińskich na samym początku wojny umieścił, a sam musiał się ukrywać. O tym, że ich dom nie jest taką bezpieczną przystanią podczas powstania, pani Antonina oraz wszyscy inni jego lokatorzy przekonali się już 3 sierpnia. To właśnie wtedy do willi w Zoo wpadli dwaj żołnierze niemieccy, którzy powiedzieli, że natychmiast muszą cały dom przeszukać, ponieważ według nich to właśnie z tego domu przed chwilą zostali ostrzelani, co zresztą nie było prawdą. W tym momencie pani Antonina, ku zdumieniu wszystkich innych mieszkających z nią osób, zaczęła z tym żołnierzem, no taką dosyć łamaną niemczyzną, bo ona mówiła po niemiecku, ale niezbyt dobrze, rozmawiać o tym, jak czuje się podczas tego powstania niebezpiecznie, że ma nadzieję, że wkrótce do Warszawy jednak pomimo wszystko nie wkroczą bolszewicy, że ona liczy na Niemców, że zagwarantują jej i jej dzieciom bezpieczeństwo. Właściwie wszyscy patrzyli się na nią, jakby postradała zmysły. Niemcy naprawdę są zdziwieni, że ona z nimi tak rozmawia. Zresztą zaczynają również z nią rozmawiać. Jeden z nich mówi jej, że w jego domu również została taka mała córeczka jak jej. I jakoś się to wszystko na tyle rozchodzi po kościach, że decydują, że nie będą przeszukiwać góry domu. Dziękują po prostu pani Antoninie i z jej domu wychodzą. I dopiero wtedy Antonina Żabińska może wszystkim swoim współlokatorom powiedzieć, dlaczego w tak dziwny sposób z tymi Niemcami rozmawiała. Otóż przed tym, kiedy Jan Żabiński opuścił dom, żeby wyjść walczyć w powstaniu, zostawił pani Antoninie pistolet, który ukryła po prostu pod swoim łóżkiem w sypialni. No i było oczywistym, że jeżeli Niemcy wejdą do sypialni i zajrzą pod łóżko, to tę broń odkryją, a to oznaczało śmierć dla wszystkich, którzy się w tym domu znajdowali. A więc po raz kolejny w jakiś sposób los panią Antoninę od śmierci oszczędził. Niestety, już kilka dni później w domu państwa Żabińskich po raz kolejny pojawili się Niemcy. Mówili jakimś takim dziwnym narzeczem, które bardzo ciężko było pani Antoninie zrozumieć. Natomiast ze strzępu słów domyśliła się, że chodzi o to, że oni się po prostu chcą na nich zemścić za śmierć ich kolegów z wojska, za to, że uczestnicy powstania odbierają im życie i że po prostu każą im wyjść przed dom, żeby ich rozstrzelać.
Wszyscy wychodzą przed dom. Wychodzi pani Antonina wraz z malutką Teresą na rękach, wychodzi jej syn, wychodzi właściciel lisiej fermy, matka pana Jana oraz ta córka mecenasa. I w pewnym momencie jeden z Niemców każe 15-latkowi, który u właściciela lisiej fermy pracował i również znalazł się przed tym domem, iść za róg właśnie willi i oddaje w jego kierunku strzał. Natomiast nie jest to widoczne, co się z tym chłopakiem stało dla pozostałych domowników. Następnie ten sam żołnierz każe Rysiowi, synowi pani Antoniny, również iść w tamtym kierunku, w którym ten chłopak poszedł. I kiedy Ryś niknie za rogiem willi, również rozlega się strzał. Pani Antoninie właściwie staje przed oczami całe życie, następnie robi jej się ciemno, słabnie, no bo dla niej to oznacza jedno. Przed chwilą został zastrzelony jej syn. Ale po chwili z takiego jakiegoś wręcz omdlenia wybudzają ją rubaszne śmiechy Niemców, którzy mówią chłopakom, żeby już natychmiast go przynieśli. Mają na myśli koguta, którego przed chwilą zabili. Po prostu zrobili Polakom taki żart. A może po prostu w trakcie rozmyślili się i postanowili, że ich nie rozstrzelają, że zabiją tylko koguta, którego ze sobą zabrali. Jest to niezwykle traumatyczne przeżycie dla wszystkich mieszkańców domu, szczególnie dla Rysia, ponieważ ten kogut, którego zabili, to nie był taki zwykły kurczak. To był kurczak Kuba, taki wielki przyjaciel Rysia, którego razem z mamą odratował z transportu kurczaków, który w pewnym momencie przed przewiezieniem na kurzą fermę, w którymś momencie wojny u państwa Żabińskich się zatrzymał. Ten kurczaczek był sparaliżowany, ale Ryś wraz z mamą jakoś go odratował i Kuba wyrósł na takiego mądrego, silnego kurczaka, który Kubie w różnych momentach jego życia towarzyszył, wraz z królikiem Wickiem, który również został w pewnym momencie wojny państwu Żabińskim podarowany. Także to były takie dwie maskotki domu, potem jeszcze dołączył do nich chomik, więc pomimo wszystko, pomimo wojennej zawieruchy, w domu państwa Żabińskich nadal były tak jak kiedyś zwierzęta. No i niestety Kuba stracił życie na oczach Rysia. W pewnym momencie w willi Żabińskich pojawiają się również żołnierze sowieccy, no bo powoli zaczynali docierać do prawego brzegu Wisły, co też nie jest bezpieczne, w szczególności dla kobiet, które były same w domu, ale pani Antoninie, która świetnie mówiła po rosyjsku przez to, że się w Rosji urodziła, udaje się również z tej opresji wyjść obronną ręką. A 23 sierpnia wszyscy, którzy w tej willi przebywają, muszą ją opuścić, ponieważ dla Niemców jest to obiekt strategiczny wojskowo, żeby móc z powstańcami walczyć. Taką jedyną pozytywną stroną tej sytuacji jest to, że właściciel lisiej fermy przekonał jakoś niemieckich żołnierzy, że wszyscy, którzy w tej willi mieszkają, to są jego współpracownicy i że jeżeli te lisy muszą być ewakuowane z terenu zoo, a lisy były w pewnym sensie taką twardą walutą dla Niemców, to znaczy futro z lisów, no to również powinni zostać bezpiecznie ewakuowani wszyscy, którzy się tymi lisami opiekują. I to Niemcy kupują i co ciekawe, 23 sierpnia zostaje po wszystkich w willi przysłany niemiecki samochód, tak żeby te osoby mogły ze sobą zabrać jakieś rzeczy. Oczywiście tuż przed odpuszczeniem willi pani Antonina zakopuje w ogrodzie najważniejsze dokumenty, jakieś takie najcenniejsze rzeczy, natomiast bardzo przytomnie zabiera ze sobą materace i kołdry, bo tak naprawdę nie wie po pierwsze, dokąd trafi i nie wie, kiedy i czy kiedykolwiek do tego domu wróci. Antonina wraz z synem i córką trafia ostatecznie do Maryvilla, gdzie w pewnym sensie
to teraz ona uzyskuje od zupełnie obcych sobie ludzi pomoc. Zostaje jej udostępnione miejsce do spania w szkole w Maryvillu. Bardzo pomagają jej nauczycielka, która w tej szkole mieszka wraz z mężem, no bo dzielą się z nimi jakimiś takimi podstawowymi sprzętami. Okazuje się też, że to był bardzo dobry pomysł, żeby zabrać ze sobą kołdry i materace, ponieważ w Maryvillu zastaje panią Antoninę i jej dzieci zima. Co gorsza, nie wiedzą zupełnie nic o Janie Żabińskim. Po prostu nie było z nim żadnego kontaktu od momentu, kiedy wyszedł walczyć w powstaniu. A więc no, z jednej strony znaleźli jakąś przystań, ale z drugiej strony można sobie wyobrazić, jakie to jest tragiczne położenie, bo nagle stracili wszystko, co mieli. Mają tylko jakieś takie kilka sprzętów z dawnego życia, a po drugie zupełnie nie wiedzą, co stało się z bliską ich osobą. I to właśnie wtedy też Ryś, który do tej pory jakoś mężnie się trzymał, po prostu szuka pocieszenia w ramionach mamy i wypowiada też takie bardzo smutne słowa, bo pyta mamy, a właściwie stwierdza, że mamo, my do domu już nigdy nie wrócimy, co podejrzewam, że każdej matce po prostu złamałoby serce. Ale początek roku 45 przynosi jednak Antoninie Żabińskiej i jej dzieciom bardzo dobrą wiadomość. Pan Jan Żabiński żyje. Po powstaniu warszawskim dostał się wprawdzie do niewoli niemieckiej i przebywa na terenie obozu jenieckiego w Niemczech, ale jest, żyje, jest nadzieja, że wróci. Poza tym Antoninie wraz z dziećmi udaje się wrócić do Warszawy. Na początku przygarniają ich znajomi na ulicy Stalowej, a więc w zasadzie niezbyt daleko od zoo. Potem z kolei przenoszą się do kolejnych znajomych na Floriańską. Odwiedzają oczywiście również zoo. I tutaj, owszem, ich dom jest bardzo znacznie zniszczony. Właściwie zniszczone jest wszystko wewnątrz, nie ma okien, ale fundamenty są. Szkielet tego domu jest. Da się go jakoś na pewno odremontować i będzie można w nim mieszkać. I pani Antonina, wiedząc, że jej mąż na pewno by na nią w tym momencie liczył, postanawia jak najszybciej zgłosić się do nowych polskich już władz Warszawy, ponieważ Niemcy przestali ją okupować. Zaczyna wędrować od urzędu do urzędu po to, żeby uzyskać właśnie takie urzędowe potwierdzenie tego, że może pełnić funkcję takiego prawnego opiekuna zoo, dopóki nie zgłosi się jego pełnoprawny dyrektor. I te jej wędrówki, ten jej upór przynoszą efekty, ponieważ Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy przyznaje jej taki oficjalny dokument mówiący, że to właśnie ona jest oficjalnym opiekunem zabezpieczającym zoo. Co ciekawe, kiedy w tym Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy się pojawia, spotyka tam Magdalenę Gross i jej męża, którzy mają dla niej w tej sytuacji naprawdę dobrą wiadomość. Okazało się, że rząd postanowił przyznać swego rodzaju wypłaty dla osób, które pomagały innym podczas wojny. I na liście tych osób znajdują się również państwo Żabińscy, a to w tej sytuacji, kiedy Antonina Żabińska była pozbawiona jakichkolwiek możliwości zarobkowania, było jak błogosławieństwo. Ponadto pani Antoninie udaje się uzyskać gwarancję od Biura Odbudowy Stolicy, że zoo zostanie odtworzone dokładnie w tym samym miejscu, w którym istniało przed wojną. Dlatego, że gdzieś tam doszły ją słuchy, że być może zoo zostanie odbudowane na przykład na Bielanach, no ale to by było, nie ukrywajmy, bardzo daleko od centrum Warszawy, a poza tym wcześniej istniały już jakieś podwaliny pod nowe zoo. Dodatkowo do Warszawy wraca Jan Żabiński, co pośród tych wszystkich dobrych wiadomości jest dla pani Antoniny na pewno wiadomością najlepszą. Wprawdzie jest bardzo osłabiony po pobycie w obozach jenieckich, poza tym jednak wyobrażał sobie, że stan zoo i domu jest trochę lepszy, dlatego że pani Antonina
w jakiś sposób przekazała mu taką informację, po prostu prosząc o to, żeby w radiowęzłach tych obozów jenieckich ktoś nadał od niej wiadomość dla pana Jana. No ale oczywiście nie poddaje się, bardzo cieszy się z tego, co już udało się osiągnąć jego żonie. Do zoo zaczynają przybywać zwierzęta, pojawia się borsuk, pojawia się również wydra, której zostaje nadane imię bardzo wdzięczne, po prostu nazywają ją państwo żabińscy wydrusiem. Staje się taką wręcz maskotką rodziny, ale również przyczyni się do rozwiązania bardzo poważnego problemu zoo, no a tym problemem były oczywiście pieniądze. No bo nie ukrywajmy, że w stolicy, w której zburzone było właściwie wszystko, szpitale, szkoły, jakieś inne budynki użyteczności publicznej, poza tym wiele po prostu domów, w których mieszkali ludzie, musiało być odbudowane. No, zoo nie było, powiedzmy, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przyznanie finansów. No ale z drugiej strony coraz więcej osób chciało temu zoo ofiarować zwierzęta, a dla tych zwierząt potrzeba było mieszkań, potrzeba było infrastruktury, a na to potrzeba było pieniędzy. I pani Antonina postanowiła, że nie odpuści i wymyśliła pewien fortel. Kiedy jej mąż Jan pojechał na pierwszy po wojnie zjazd dyrektorów zoo do Belgii, pani Antonina postanowiła, że przygotuje wydrusia do bardzo poważnej wizyty. Od rana wyszczotkowała mu futerko, zadbała o to, żeby zwierzątko prezentowało się nienagannie, zapakowała go w torebkę i autobusem pojechała do Banku Gospodarstwa Krajowego, oczywiście z wydrą w torbie. Kiedy się tam pojawiła, poprosiła sekretarkę o spotkanie z wicedyrektorem BGK. No i ta sekretarka bardzo zainteresowała się tym, dlaczego torba pani Antoniny przez cały czas jest w ruchu. No i nie dało się już dłużej ukryć tego, kogo ze sobą pani Antonina przeniosła. A pani sekretarka stwierdziła, że to doskonale i postanowiła, że tę wydrę po prostu wpuści do pokoju, w którym właśnie wicedyrektor i osoby z Ministerstwa Finansów przeprowadzały jakieś obrady. Oczywiście na początku byli niezwykle zdziwieni, dlaczego nagle w pokoju ich obrad pojawia się wydra. Potem zaczęli się tym zwierzątkiem interesować, bo i ono bardzo się nimi zainteresowało. Zaczęło wskakiwać im na kolana, gdzieś tam poddrapywać. No i w końcu stanęła przed nimi pani Antonina, która powiedziała, że no jest po prostu bardzo zdesperowana, że zoo potrzebuje funduszy, bo coraz więcej osób chciałoby podarować im zwierzęta. Zresztą coraz więcej osób po prostu przynosiło im zwierzęta do zoo, a oni tych zwierząt nie mają gdzie trzymać. I po kilku dniach otrzymała odpowiedź, że Fundusz Odbudowy Stolicy przeznaczy kwotę na odbudowę zoo. Po Warszawie zaczęła krążyć w ogóle taka anegdota, że takim argumentem, jakiego osoby odpowiadające za ten fundusz użyły, było to, że tym razem pani Antonina przyniosła wydrę, ale cóż będzie, jeżeli następnym razem przyprowadzi do nich tygrysa albo lwa, który nie ma po prostu gdzie mieszkać. Niestety była to tylko połowa sukcesu, bo to, że zoo znalazło się w planach Funduszu Odbudowy Stolicy, nie oznaczało, że pieniądze zostaną na konto zoo automatycznie przelane. Dyrektor Funduszu Odbudowy Stolicy oznajmił pani Antoninie, że owszem, pieniądze będą, ale zoo musi czekać w kolejce. Na pewno nie dostanie ich w pierwszej transzy, która na konto funduszu zostanie przekazana. Panią Antoninę oczywiście bardzo to zmartwiło, ale po raz kolejny postanowiła, że będzie o zoo walczyć i postanowiła, że wykorzysta jeden ze swoich kontaktów. Udała się bowiem do dyrektora Polskiego Radia, w którym przecież przed wojną pracował jej mąż, bo dyrektor Polskiego Radia pełnił również jedną z bardzo ważnych funkcji w Funduszu Odbudowy Stolicy. Wysłuchał pani Antoniny, wypowiedział się na forum funduszu i zoo otrzymało pieniądze. Prace remontowe mogły ruszyć. To było w ogóle
bardzo ciekawe, ponieważ oczywiście robotników nie było wystarczająco, nie zawsze udawało się ich znaleźć, ale to pragnienie warszawiaków, takie autentyczne, żeby zoo zostało jak najszybciej otwarte, no bo pewnie też było to jakąś namiastką takiej normalności, jakiej ludzie byli po wojnie spragnieni, spowodowało, że na przykład do odbudowy zoo przy jakichś takich mniejszych pracach były oddelegowywane całe szkoły. Po prostu przychodziły całe klasy dzieci i w ramach godzin zajęć w szkole pracowały przy odbudowie zoo. Dzięki temu już w 1948 roku zoo mogło otworzyć swoje bramy dla pierwszych zwiedzających. Również wtedy, pod koniec maja 1948 roku, pan Jan Żabiński objął oficjalnie funkcję dyrektora zoo. Natomiast takie otwarcie zoo z wielką pompą nastąpiło 22 lipca w święto odrodzenia 1949 roku wraz z otwarciem trasy WZ. Można było powiedzieć, że happy end po 10 latach od momentu, kiedy w Polsce wybuchła wojna, ale niestety nie do końca. Z racji tego, że Jan Żabiński podczas wojny aktywnie udzielał się w AK, był na celowniku ówczesnych władz, które po prostu uważały, że jest elementem wrogim. Nie podobały się im również jego poglądy i w 1951 roku został niejako zmuszony do rezygnacji z funkcji dyrektora zoo i do wyprowadzenia się z tej willi pod zwariowaną gwiazdą. Państwo Żabińscy znaleźli wtedy mieszkanie na Mokotowie. Pan Jan Żabiński oczywiście bardzo ciężko to zniósł, zresztą pani Antonina również, przy czym on zniósł to tak źle, że już nigdy w zoo się więcej nie pojawił i wydał w ogóle taki zakaz również swojej rodzinie, natomiast pani Antonina wraz z dziećmi od czasu do czasu w sekrecie przed panem Janem ten zakaz łamała. Nie oznacza to jednak, że państwo Żabińscy absolutnie już nic więcej nie zrobili, wręcz przeciwnie. Pan Jan miał cykl swoich audycji w Polskim Radiu, przepięknych audycji o zwierzętach i ich zwyczajach. Z kolei pani Antonina napisała książki, m.in. książkę Ludzie i zwierzęta, na podstawie której ja przygotowałam dzisiejszy podcast, w której naprawdę przepięknie opisała to, co podczas wojny się wydarzyło. Niektórzy zarzucają tej książce, że może ma zbyt uładzony styl. No trzeba pamiętać, że ta książka musiała być zaakceptowana przez cenzurę PRL. Ja natomiast uważam, że to jest siła tej książki. W książce jest poza tym mnóstwo pięknych opisów zwierząt, a jeżeli się kocha zwierzęta, to naprawdę ta książka działa jak balsam na duszę. Poza tym, pomimo tego, że naprawdę spotkało ich, no można powiedzieć, że coś bardzo, bardzo przykrego, kiedy musieli zoo opuścić, państwo Żabińscy bynajmniej nie stali się zgorzkniali czy w jakiś sposób przykrzy dla innych. W jednym z wywiadów ich wnuczka opowiada o tym, jak wspaniałymi dziadkami byli, jak byli pomocni, że zabierali swoje wnuczki na wspaniałe wakacje do Sopotu, gdzie robili długie spacery po plaży, gdzie chodzili wspólnie na ryby, gdzie zresztą na tej plaży pan Jan Żabiński pozwalał swoim wnuczkom zasypywać się właściwie po szyję w piachu. Poza tym państwo Żabińscy w 1965 roku zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem. W ogrodzie Instytutu rośnie również ich drzewo i miejmy nadzieję, że na wiele setek lat będzie upamiętniać to, jak wielkie serce okazali, jak szacuje ich córka ponad setce ludzi, których przechowali w zoo. Na pewno zostawili po sobie piękne wspomnienia, wspaniałą spuściznę, no i podwaliny naprawdę pięknego ogrodu zoologicznego w Warszawie. Pani Antonina Żabińska zmarła w 1971 roku. Jej mąż odszedł 3 lata później, w 1974 roku. Nie żyje również ich syn Ryszard. Została tylko córka, Teresa. Zresztą możecie wysłuchać rozmów z nią w tych materiałach, które linkuję poniżej. Jest przepiękną kobietą, jest już kobietą po 70, ale przyznam szczerze, że kiedy na nią patrzyłam, to nie mogłam w to uwierzyć, że ma więcej niż 60 lat.
To jest wszystko, o czym chciałam dzisiaj opowiedzieć w podcaście na temat państwa Żabińskich. Mam nadzieję, że ta historia również dla Was, tak jak dla mnie, będzie w pewnym sensie historią dającą nadzieję i wiarę w to, że są naokoło tacy dobrzy ludzie. Mam nadzieję, że jeżeli w 2020 roku, jeżeli słuchacie tego mniej więcej na początku 2021 roku, coś przez pandemię poszło w waszym życiu nie tak i tak jak państwu Żabińskim, jakieś dzieło waszego życia po prostu zostało przez pandemię zniszczone, to mam nadzieję, że uda się wam je odbudować i że po tej odbudowie będzie dla was trwać. Zachęcam Was bardzo do komentarzy, do Waszych osobistych przemyśleń na temat tego, o czym przed chwilą opowiedziałam. Zachęcam również do zerknięcia w źródła. Linkuję tam między innymi film o państwu Żabińskich, który został nakręcony na podstawie książki, którą pani Żabińska napisała. Linkuję również artykuły na temat domu pod zwariowaną gwiazdą. Jeden z nich w ogóle zawiera taką wirtualną wystawę. No i oczywiście polecam odwiedzić muzeum w willi w Zoo Warszawskim, w którym jest wystawa poświęcona państwu Żabińskim. Można tam na przykład też zobaczyć jakiś taki niewielki skrawek zbiorów owadów pana Szymona Tenenbauma. Jeżeli chodzi o spuściznę pani Magdaleny Gross, jej wkład w zoo, to wykonała ona tuż przed otwarciem zoo dwie rzeźby, rzeźbę koguta i rzeźbę kaczora. Niestety ktoś te rzeźby ukradł, ale ich repliki są w zoo, więc przy najbliższej okazji, kiedy zoo w Warszawie będziecie odwiedzać, radzę na to zwrócić uwagę. Następny odcinek będzie podcastem kryminalnym. Sięgnę po sprawę z południowego zachodu Polski. Zapraszam na niego już teraz. A tymczasem, jeżeli słuchacie tego na początku 2021 roku, to życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w tym roku. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.